No jest taka teoria, że być może Iran już od dawna ma kilka głowic po prostu gotowych do zmontowania i odpalenia, dlatego że tylko że w piwnicy je trzyma i nie pokazuje, tak? A jeśli chodzi o wpływ Chin na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone nie opuściły Bliskiego Wschodu, Stany Zjednoczone zrearanżowały swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, żeby mogła sprostać właśnie wzrastającej pozycji Chin, które też muszą w jakiś sposób zbudować swoje przyczółki tam, tak? Bardzo dużo się niestety postrzega wszystko przez taki pryzmat, czy coś jest silne, czy słabe, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa. Daje ciała, czy nie daje ciała. No, takie skrajne czarno-białe patrzenie na wszystko binarne, no tutaj akurat w ogóle się nie sprawdza. Stany Zjednoczone i władze Stanów Zjednoczonych doskonale wiedzą, że są w wielkim, bliskowschodnim bagnie, mają tylko kilka solidniejszych przyczółków tam. Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak i dzisiaj zabieram Państwa w podróż do Iranu, na Bliski Wschód. W podróży tej towarzyszyć nam będzie pan Łukasz Przybyszewski, mój dzisiejszy gość. Pan Łukasz Przybyszewski jest założycielem Upside Foundation Fund, jest także ekspertem, badaczem Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie Łukaszu, witam serdecznie. No i w takim razie zacznijmy od dość ciekawych informacji, które pojawiły się zaledwie kilka dni temu, związanych z dwoma ciekawymi jednostkami pływającymi po Morzu Czerwonym, mianowicie jednostki Beshad i Sowis, które Iran określa jako dosyć strategiczne w swoich działaniach na Morzu Czerwonym. Z informacji półoficjalnych wiemy, że są to w rzeczywistości jednostki szpiegowskie służące irańskiej gwardii rewolucyjnej do tego, aby naprowadzać na cele. Krótko mówiąc, dosłownie są one używane na rzecz Huti na Morzu Czerwonym, by wspomagać je w nawigacji. Co ciekawe, kilka dni temu również pojawił się apel władz irańskich do strzelających obecnie na Morzu Czerwonym Amerykanów chociażby. Apel mianowicie o to, aby omijać w swoich ostrzałach konkretnie te dwie jednostki. Z punktu widzenia Amerykanów wydawałoby się, że powinny być to jedne z pierwszych celów, jeśli chodzi o znaczne uderzenie, zlikwidowanie, utrudnienie żeglugi Iranowi. Co ciekawe, dwa te statki na początku, kiedy rozpoczął się atak odwetowy Amerykanów, udały się na południe Zatoki Adeńskiej, a teraz Beshad między innymi znajduje się w chińskiej bazie wojskowej w Djibouti w Afryce Wschodniej. W takim razie, panie Łukaszu, na początek, skąd taka istotność, skąd taka waga tych dwóch jednostek w całej tej sytuacji obecnie, która dzieje się na Morzu Czerwonym? Dlaczego Iran wystosowuje apel, prośbę o to, aby oszczędzić konkretnie te dwie jednostki? Dlaczego pełnią one tak ważną rolę dla irańskich działań na tym akwenie? Tak, władze Iranu ostrzegły zachodnie rządy przed podejmowaniem działań przeciwko tym dwóm okrętom, Bekszad i Sowis, dlatego że są to okręty dawniej tak zwane drobnicowce, tak? Czyli w zasadzie no, statki handlowe. One są od dobrych kilku lat już w służbie Gwardii Rewolucyjnej, czy też Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Pani tutaj wypowiedziała, że to jest grupa paramilitarna, czy też formacja paramilitarna. Otóż nie jest. Ta gałąź sił zbrojnych Iranu jest, to są normalne, regularne, zuniformizowane siły zbrojne obok ARTESZ, czyli armii. Korpus Strażników powstał na skutek rewolucji islamskiej 79 roku. I to miało, powstanie tej formacji miało na celu
czy też gałęzi miał na celu zabezpieczenie rewolucji przed kontrrewolucją, a wiadomo, że kontrrewolucję mogli przeprowadzić najskuteczniej oczywiście oficerowie, którzy w jakiś sposób byli lojalni rządom ostatniego szacha Pahlawiego, tak? Te dwa okręty wojenne, Bagshot i Sawis, jeden z nich znajduje się teraz niedaleko bazy chińskiej w Dżibuti. Przesunął się, dlatego że jeszcze niedawno, tam powiedzmy z tydzień temu, on był bardziej właśnie, no, można powiedzieć, z grubsza po środku Zatoki Adeńskiej. Natomiast Sowis jest teraz na Oceanie Indyjskim i przypuszcza się, że jakieś incydenty, które miały związek z bezzałogowcami ostatnio na Oceanie Indyjskim, mogą właśnie być powiązane z tym okrętem Sowis. Sowis teraz jest raczej towarzyszy dwóm okrętom. Jednemu zaopatrzeniowcowi o nazwie Bushehr, a i drugiemu bardziej szkoleniowej jednostce o nazwie Tonp. Te okręty w zasadzie nie były zagrożone atakiem, jeżeli już takim jawnym, tak, przeprowadzonym przez Izrael, Stany Zjednoczone lub Wielką Brytanię lub kogokolwiek innego, kto jest mniej lub bardziej po stronie, czy też w koalicji. Raczej obawiano się jakiegoś aktu sabotażu, który byłby trudny do przypisania konkretnemu aktorowi, tak? Dlatego, że w 2021 roku Sowis uległ właśnie takiemu sabotażowi. Niby uderzyła go mina, tylko że ta mina uderzyła w taki, no, sposób, że bardzo niefortunny dla kogoś, kto chciałby, żeby ten okręt został uszkodzony. Także to o to chodzi. To było jedyne zagrożenie, które brał pod uwagę, jeśli chodzi o te okręty. Wydał to ostrzeżenie też po to, żeby upublicznić tak jakby szerszemu gronu odbiorców fakt, że te dwa bazowce, czy też jak ja nazywam je bazoszpiegowce, są i operują, tak? A nie jest to żaden sekret dla zachodnich marynarek, czy w ogóle rządów, które muszą mieć na oku tę sytuację na Morzu Czerwonym, Zatoce Gdańskiej, jak i Bab el-Mandeb, ale, że tak powiem, opinia publiczna nie do końca była może tego świadoma, tak? Media nie do końca tak pokrywały ten temat, a teraz właśnie pokrywają i myślę, że to był główny cel. I w zasadzie to tyle, jeśli o to chodzi. Czyli tak naprawdę to, tak jak pan przed chwilą stwierdził, tak, to była sytuacja znana zachodnim krajom, tak, że są to jednostki w głównej mierze szpiegowskie, tak, pływające po Morzu Czerwonym. Niewątpliwie istotne z punktu widzenia Iranu, skoro chcąc je chronić, wydaje oświadczenie ostrzegając zachodnie kraje przed atakami na nie, ale chciałabym także zapytać o inną kwestię. Chciałabym zapytać o kwestię energetyki jądrowej związaną z Iranem, bo tutaj już sprawa może nie być aż tak oczywista, jeśli chodzi o zachodnie kraje i o to, co one tak naprawdę wiedzą o tym, co dzieje się w Iranie i na jakim etapie jest rozwój irańskiej energetyki jądrowej. Bo co ciekawe, ostatnio również w mediach pojawiają się informacje związane z tym, że Iran ogłasza budowę czterech nowych elektrowni jądrowych na terenie swojego kraju o dosyć dużej mocy, bo chodzi łącznie o 5000 megawatów. Wcześniej zresztą Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzegała właściwie o tym, że Iran właściwie zbliża się do poziomu produkcji uranu o parametrach bardzo zbliżonych do tych, które wykorzystywane są w broni jądrowej. No i pytanie w takim razie, mając też oczywiście w pamięci to, że zachodnie instytucje, międzynarodowe instytucje próbowały w jakiś sposób kontrolować ten proces przetwarzania uranu, tak,
budowy tej energetyki jądrowej w Iranie, biorąc to wszystko pod uwagę i to, że to się właściwie nie udało, bo skontrolowanie do końca elektrowni jądrowych, skontrolowanie tego, co dzieje się w Iranie, no, nie okazało się jakimś dużym sukcesem zarówno zachodnich instytucji, jak i krajów zachodnich, którym na tym zależało. No i w takim razie pytanie, skoro cztery nowe elektrownie zapowiadane przez Iran, czy to jest kolejny krok do tego, żeby budować tę swoją niezależność, tę siłę odstraszania w polityce międzynarodowej i na Bliskim Wschodzie? No bo wiemy, że na przykład Iran znany jest z takich kroków, właśnie takich małych eskalacji, tak? Budowania sobie takich małych przewag, uderzania czasami w nieoczywistych kierunkach. O tym świadczy na przykład ten niedawny też ostrzał w Beludżystanie, Sistanie, tak? To było upatrywane jako taka pewna próba pokazania niezależności przez Iran. Ale czy właśnie budowa tych elektrowni jądrowych, tak? Czy ten wzrost tego potencjału właśnie jądrowego Iranu, czy to jest też kolejna taka próba właśnie budowy tej niezależności i tego elementu odstraszania. Odpowiadając jednym zdaniem też, ale nie tylko. Jeżeli chodzi właśnie o te nowe reaktory, które będą budowane koło Sirik, to trzeba pamiętać, że to nie jest nagła decyzja, to nie jest coś, co nie było planowane, to było planowane od dawna. Także to nie do końca jest tak, że oni planują jakąś eskalację, po prostu są w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi i niektórymi innymi krajami też regionu, tak? Więc jakiekolwiek działania, które prowadzą do zwiększenia niezależności Iranu, czy też w ogóle ich siły gospodarczej, są odbierane jako pewna eskalacja, ponieważ jest to eskalacja rywalizacji, tak? I dlaczego Sirik, dlaczego tam? Sirik jest na samym początku drogi ku tak zwanemu wybrzeżu Makran, tak? Czyli to jest powiedzmy od Bandar Abbas, patrząc na wschód aż do Pakistanu, taki wielki odcinek, który Iran stara się za wszelką cenę zindustrializować, żeby tego i też zurbanizować. Dlaczego? Dlatego, że wzdłuż tego wybrzeża powstaje coraz więcej baz morskich, tak? Powstał nowy terminal też naftowy, który ma pozwolić Iranowi uniezależnić się od dotychczas praktycznie tak naprawdę jedynego terminala naftowego zdolnego do zaopatrywania ten surowiec w jakiś sensowny sposób jednostek morskich, tak? Na wyspie Harb. Także Iran nie ma wyboru, musi wybudować te elektrownie jądrowe i musi zabezpieczać to wybrzeże, dlatego że widzi tak samo może mu samemu zagrażać zablokowanie cieśniny Ormus, jak i każdemu innemu państwu, które chce, żeby ta droga morska była niezakłócona, tak? Iran zrozumiał, że w zasadzie może się powtórzyć scenariusz w pewnym momencie z jakiegoś powodu. To jest oczywiście absolutnie ekstremalny scenariusz, tak? Z XIX wieku, gdy to Brytyjczycy kilkoma tak naprawdę wypadami z morza na ląd pokonali Iran, tak? I wiedzą, że to może się zdarzyć ponownie w jakimś ekstremalnej wersji. Na przykład Amerykanie mogliby zająć kilka bądź jedną z wysp wokół Bandar Abbas, tak? Do tego zrobić desant na wybrzeże właśnie gdzieś tam Makran i generalnie byłoby pozamiatane do stopnia, dlatego że Iran miałby bardzo duże trudności w tym, żeby odeprzeć taki atak, gdyby on rzeczywiście był zmasowany i skutecznie zaplanowany, tak? Dlatego oni muszą się teraz zabezpieczać na przyszłość, żeby ewentualnie utrudnić wszystko przeciwnikowi, tak? I to się łączy też w pewien sposób oczywiście też z rozwojem marynarki wojennej, dlatego że te dwa odrobnicowce, one oczywiście pomagają Hutim w doprowadzeniu na cele, tak? Bez nich w zasadzie statki handlowe w Zatoce Adeńskiej, znaczy bez Bechszoda, bo on tam jest, tak? Huti nie mieliby możliwości skutecznego rażenia tych statków handlowych, tak?
Dlaczego mają te dwa okręty? Między innymi dlatego, że nie mają żadnej na razie, znaczy żadnej. Siły powietrzne Iran są wstrzęte. Ledwo dyszą tak naprawdę. Także to, że dostali ostatnio kilka samolotów szkoleniowych z Rosji, tak jest dużym postępem. Czy dostaną najnowsze Suchoje od Rosji? No, musimy zobaczyć. I jeżeli chodzi o jeszcze sam aspekt broni jądrowej i tak dalej, my nie wiemy, czy Iran ma, czy nie ma broni jądrowej. Dlatego, że pojawiła się dawno temu, dawno, no, jakoś ponad dekadę temu, taka opinia jednego dyplomaty niemieckiego, który to z kolei miał się tego dowiedzieć z kolei od innego dyplomaty, który był wówczas w Korei Północnej w czasie, gdy trwały testy broni jądrowej, tak, i rakiet. Dowiedziano się wówczas, że znaczy ten dyplomata niemiecki dowiedział się wówczas, że no, Irańczycy byli tam obecni, był tam też między innymi Fakhrizadeh, zabity kilka lat temu właśnie, najsławniejszy chyba naukowiec irański, jeśli chodzi o program jądrowy, tak, on mógł być potencjalnie tym właśnie ojcem irańskiej bomby atomowej. I też przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji, czyli Gwardii, tak? Także no, jest taka teoria, że być może Iran już od dawna ma kilka głowic po prostu gotowych do zmontowania i odpalenia, dlatego że tylko że w piwnicy je trzyma i nie pokazuje, tak? Nie musiał wykonywać żadnej testowej eksplozji, dlatego że została wykonana w Korei Północnej. Taka jest pogłoska, powiedzmy, plotka, czy też opinia kogoś sprzed lat, czy prawdziwa, czy nie, tego nie wiemy i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Być może za 50-100 lat. Natomiast to, że Iran oczywiście zamierza kolejne reaktory stawiać, wiadomo, będzie musiał produkować do tego paliwo i wiadomo, że wówczas też przy okazji gdzieś może coś zachachmęcić, schować i tak dalej, mówiąc kolokwialnie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bardzo pesymistycznie się już wypowiadała wielokrotnie w ciągu ostatniego roku na temat tego, co się w Iranie dzieje. W mojej ocenie Zachód stracił jakąkolwiek kontrolę nad tym, co tam się dzieje. Czy Iran będzie miał broń jądrową, czy nie, to zależy od tego, czy albo raczej, czy ujawni, że ma, czy nie taką zdolność. To zależy od tego, czy będzie się czuł na tyle zagrożony, że musi to zrobić. Tak? Póki co sam fakt, że może mieć i nie wiemy, czy ma, jest bardziej odstraszający niż cokolwiek innego. No bo tak jakby pani widziała kogoś w ciemnej alejce wieczorem, no widzi pani, że on sięga po coś do kieszeni. No i tak zatrzymujemy klatkę na tym momencie, nie? I wiadomo, no i więc to bardziej odstrasza niż jak już wiemy, co ma i co to może. Panie Łukaszu, a to, że mówi pan, że Zachód stracił całkowicie kontrolę nad tym, co dzieje się w kwestii energii jądrowej w Iranie, ale to wynika ze słabości Zachodu i ze słabości tych mechanizmów kontrolnych, czy to wynika z jakiejś niewiarygodnej właściwie niezależności, tak, Iranu, zdolności wymykania się tym kontrolom tak brawurowej gry na arenie międzynarodowej, że właściwie te instytucje nie mają dostępu do zasobów jądrowych Iranu? I tego tak naprawdę. Dlatego, że po pierwsze, jeżeli chodzi o obrazowanie satelitarne, ono się rozwijało dopiero tak naprawdę porządnie w ciągu ostatnich 2 dekad, tak? Do takiej skali, że no, mamy coraz wyższą rozdzielczość, w pewnym momencie zaczęliśmy mieć też SAR-y tak zwane, czyli nam w ogóle pogoda też nie jest straszna, ani pora dnia, po prostu widzimy, co się dzieje na Ziemi. To jest jeden z problemów, dlatego, że ciężko było śledzić, co się gdzie dzieje, też właśnie z poziomu orbity. No, taką trudność miały agencje wywiadowcze. Natomiast jeżeli chodzi o samych inspektorów, oczywiście oni też nie mają do wszystkiego dostępu. Nie wiedzą o wszystkim i nie są w stanie wiedzieć o wszystkim. Po prostu nasze narzędzia i metody weryfikacji, czy też inwigilacji często są niedoskonałe. Po drugie, Irańczycy są absolutnie bardzo sprytni, brawurowi, to nie podlega w ogóle dyskusji, że co też to jest w pewien sposób odważni i zdeterminowani, tak? Wiedzą, że skoro Indie potrafiły ukryć swój program jądrowy, tak, w dużo bardziej prymitywnych czasach oczywiście niż dzisiaj, bo już wiele, wiele dekad temu, ale skoro oni potrafili, dlaczego oni mieliby nie móc?
Szczególnie, że ich kraj jest na tyle duży i górzysty i tak dalej, że no, nie jest to wielki problem. Także wykorzystują tę dostępną infrastrukturę, którą mają. I nie zawsze wiemy tak naprawdę, czy niektóre obiekty są cywilne, czy wojskowe, czy nie. To wiele godzin no, spędzamy przez między innymi takiego jednego z lepszych analityków, których sam znam właśnie, nad zdjęciami satelitarnymi, żeby wyszukiwać, co gdzie może być. Naprawdę no, straciliśmy kontrolę, dlatego że nie dałeś mi na tym kontroli. Moja teoria, taka prywatna opinia też jest taka, że Trump wycofał się z JCPOA, dlatego że zdano sobie sprawę, że Iran i tak robił, co chciał i robi, co chce. I w zasadzie jest za późno. Dlatego, że gdyby, bo widzi pani, gdyby te JCPOA trwało, a potem się okazało, że w zasadzie Iran i tak miał tę zdolność i tak, to jest jedno wielkie upokorzenie całej dyplomacji, bo się zgodzono na jakiś układ, co do którego nie było żadnych podstaw, żeby go zawierać. Ale w czasie prezydentury Donalda Trumpa był taki moment, kiedy przez moment próbowano postrzegać Iran jako partnera nawet na Bliskim Wschodzie, tak? Ja ostatnio pojawił się taki wywiad Donalda Trumpa w amerykańskich mediach, który mówi o tym, że w momencie, kiedy planowano zamach na generała Soleimaniego, tak, Stany Zjednoczone zostały ostrzeżone przez Iran, tak? Donald Trump mówi jasno o tym, że przez ostatnie 3 lata Stany Zjednoczone prowadziły zdecydowanie zbyt miękką politykę, zbyt daleko idące ustępstwa. To samo zresztą słychać z ust innych bardzo wysoko postawionych urzędników amerykańskich obecnej administracji, między innymi John Kirby ostatnio, by nie szukać daleko, w jednym z wywiadów w jednej z telewizji mówi o tym, no to były zbyt daleko idące ustępstwa, tylko że to już jest pewna retrospekcja, tak? To już jest patrzenie na to, co już się wydarzyło. Tutaj mówi pan z drugiej strony, że Stany Zjednoczone straciły kontrolę, a Chiny, czy Chiny weszły niejako w tę próżnię na Bliskim Wschodzie, w tę próżnię po Stanach Zjednoczonych, bo przypomnijmy, mówiliśmy na początku o dwóch statkach, które obecnie zacumowały w pobliżu chińskich baz w Djibouti. Z drugiej strony Morze Czerwone, rozgrywka pomiędzy Zachodem a Houthi. Wiemy również, że no jest to duże zagrożenie dla światowego łańcucha dostaw, tak? Jeśli zablokowana zostanie cieśnina Ormuz, no to opóźnienia mogą sięgać zdecydowanie więcej niż sięgają do tej pory. No i Chiny w takim razie. Iran jakiś czas temu ogłosił, że podwyższamy cenę ropy naftowej dla Chin. Chiny przez długie lata korzystały z tego, że no właśnie z tanich dostaw ropy, między innymi z Iranu, z Wenezueli, z Rosji. Co ciekawe, bardzo mocno wzrosła dostawa ropy naftowej z Malezji do Chin, tak? Mówi się o tym, że właśnie Iran, wykorzystując malezyjską banderę, transportuje ropę naftową do Chin. No ale właśnie ostatnio podwyższone ceny. No i co w takim razie, panie Łukaszu, to jest szantaż związany z sytuacją na Morzu Czerwonym na przykład. Jeśli nie zapłacicie nam więcej, to my zablokujemy transport przez Morze Czerwone. Nie, to nie jest szantaż. Iran lekko podwyższa cenę, domaga się tam 5 do 10, znaczy no, 5-10 dolarów, coś koło tego ma być więcej, tak, niż dotychczas. Stało się to dlatego, że Stany Zjednoczone poluzowały swoją politykę sankcyjną względem Wenezueli, między innymi, tak. Także nabywców na dotychczas niechcianą ropę znalazło się więcej, co oznacza, że strumień potencjalnej ropy, który mógłby popłynąć do Chin, trochę się zwężył. Więc siłą rzeczy, skoro tamta ropa też podrożała, to irańska też podrożeje, dlatego że może, i dlatego że wciąż jest prawdopodobnie jedną z najtańszych dostępnych na rynku, tak? Iran wykorzystuje całą masę sposobów na transportowanie i sprzedaż ropy do Chin. Przede wszystkim no, Chinom się udało to obejść sankcje amerykańskie dzięki temu, że wykorzystują małe rafinerie prywatne do właśnie importowania tego. Duże państwowe, które mają jakiekolwiek związki z Zachodem,
zrzekły się importowania irańskiej ropy. Zamiast tego jest bardzo dużo tak zwanych teapot refineries, które, czyli takie małe, powiedzmy, właśnie kagankowe, czy też takie małe właśnie, to importują. A jeśli chodzi o wpływ Chin na Bliskim Wschodzie, Stany Zjednoczone nie opuściły Bliskiego Wschodu. Stany Zjednoczone zrearanżowały swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, żeby mogła sprostać właśnie wzrastającej pozycji Chin, które też muszą w jakiś sposób zbudować swoje przyczółki tam, tak? Widzimy, że Amerykanie przede wszystkim się skupiają na wzmocnieniu pozycji Arabii Saudyjskiej w regionie, dlatego że no, to jest najlepsza baza wykładowa dla nich, najbardziej wierny sojusznik, jak i też no, kluczowy aktor OPEC-u. Bez Arabii Saudyjskiej w zasadzie OPEC-u nie ma, wszyscy o tym wiemy. A OPEC też w pewien sposób oczywiście no, jest niezależny od Stanów Zjednoczonych, też rywalizuje, Arabia Saudyjska musi rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi do pewnego stopnia, jeśli chodzi o eksport i ceny ropy naftowej, tak? Ale no, na tyle są ich interesy zbieżne, że bardziej kooperują niż nie. Iran z pewnością wpadł w gospodarcze sidła, powiedzmy, sidła Chin, jeżeli chodzi o sferę bezpieczeństwa i nie tylko gospodarkę, też właśnie bezpieczeństwa, związał się z Rosją. Chiny na pewno no, będą oczekiwały, że Iran nie będzie doprowadzał do jakichkolwiek ruchów, które mogłyby zagrozić właśnie statkom handlowym z Chin lub do zablokowania czy też tymczasowych blokad cieśniny Ormus. Iran nic nie zrobi przeciwko Chinom, jeżeli widzi, że Bechszczad musiał wycofać Bechszczada, to wówczas od razu jest reakcja po stronie okrętów. Wszystkie okręty zaczęły teraz transpondować, że one nie to, że nie mają związków z Izraelem, ale cała załoga jest chińska. Także w ten sposób zachowują swoje bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o to, co pani jeszcze mówiła o deklaracjach pana Kirby'ego czy też Trumpa, to co teraz Trump mówi, można odłożyć między bajki, a raczej sposób, jaki o tym mówi, tak? To, że Irańczycy informują, słuchajcie, odpowiadamy, tak? To jest zupełnie normalne. Mogą, nie muszą tego robić, tak? Mówią, że odpowiadają, no, mają jakąś klasę, no nie wszyscy mówią, że mają zamiar odpowiedzieć. Natomiast no, słyszę takie właśnie wypowiedzi różnych polityków, dziennikarzy, że dotychczas Stany Zjednoczone były za słabe, za łagodne. Trzeba pamiętać, że to wszystko się wpisuje w dyplomatyczną taktykę. Trzeba takie rzeczy mówić, żeby zwiększyć swoją elastyczność, tak? Musimy porównać nasze obecne, a raczej musimy zarysować przeciwnikowi nasze obecne opcje, jakie sobie rozkładamy sami na stole, tak? W stosunku do tego, co robiliśmy dotychczas. Także zwiększają swoją elastyczność, ponieważ nie wiedzą, co może się zdarzyć jutro, pojutrze. Być może znowu dojdzie do jakiegoś ataku na kolejny jakiś obiekt, jakąś bazę amerykańską, gdzie znowu zginą Amerykanie, wówczas znowu będą musieli silnie odpowiedzieć, tak? Czyli zwiększyć presję. Temu to służy. Czyli to wszystko, co mówi Donald Trump i to, w jakim tonie na przykład mówi to Donald Trump, pana zdaniem służy budowaniu sobie takiego wizerunku, tak? Kogoś, z kim takiego silnego przywódcy, z kim liczyli się ci najbardziej nieprzewidywalni tego świata, tak? Jak właśnie Iran, czy na przykład Chiny, czy Rosja. To No ale. znaczy, przepraszam, że się wtrącę. Moim Bardzo zdaniem, proszę. niezależnie od tego, kto zasiada w Oval Office, i tak Iran by dał znać. Panie Łukaszu, no ale w takim razie mieliśmy taki moment, kiedy do zbliżenia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem było nieco bliżej, tak? Co najmniej lekkiego ocieplenia wzajemnych relacji. Był moment, kiedy na między innymi zgodę, polecenie Stanów Zjednoczonych odblokowano część środków, która przechowywana była w Korei Południowej, mówi się o 6 miliardach dolarów, no ale znów spotyka się to z odpowiedzią, tak? Amerykańskiej opinii publicznej, która mówi o tym, że no, tak naprawdę do Iranu trafiły pieniądze, które być może sfinansowały później atak na amerykańskich żołnierzy i to, że
w ostatnich atakach na bazy w Syrii, Iraku, Jemenie zginęli amerykańscy żołnierze. Być może jest to, był to być może strategiczny błąd, że szukano pewnego rodzaju resetu z Iranem. Kolejna rzecz to to, że i też kolejny zarzut wobec obecnej administracji Stanów Zjednoczonych, ostrzegacie. Między innymi to, że pomimo 85 celów, które wybrano na ataki odwetowe Stanów Zjednoczonych, składy broni, amunicji, magazyny, jakieś ośrodki szkoleniowe, no to mówi się o tym, że to były przede wszystkim puste, tak? Puste miejsca, pustostany, gdzie niewiele strat osobowych tak naprawdę zadano. Czy to wspieranym przez Iran grupom, czy już konkretnie szkolonym, tak, na tamtych terenach bojownikom. Pana zdaniem, panie Łukaszu, czy to jest zarzut słuszny, że to jest osłabianie w pewien sposób swojej skuteczności, kiedy Stany Zjednoczone tak szeroko ogłaszają swoje akcje odwetowe? I dwa, czy te środki, które swego czasu odblokowano, skąd w Korei Południowej, czy one rzeczywiście przysłużyły się w jakimś stopniu Iranowi, na przykład do wyprowadzenia tego ciosu Stanom Zjednoczonym? W mojej opinii to nie do końca jest słuszne oskarżenie, dlatego że co innego jest wykonanie dronem misji zabójstwa konkretnego, na przykład generała, tak jak Soleimaniego, coś, co się da ukryć, coś, co się da przeprowadzić względnie po cichu, dopóki oczywiście on już nie zginął. A co innego jest przerzucanie kilku bombowców B1, tak, i w zasadzie każdy, kto miałby jakiś sensowniejszy radar na pograniczu iracko-irańskim, z Iranu by widział, że po prostu zaroiło się nad Irakiem i nad Syrią. No, jeśli chodzi właśnie o siły powietrzne, tak? Lepiej było z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ogłosić, że przesuwają te siły, ogłosić, że do tego dojdzie, dlatego że gdyby tego nie zrobili, Iran mógłby dojść do wniosku, że o, chyba jednak zdecydowali się na raczej wariacki krok, czyli zaatakowanie nas, bo nie ma żadnego powodu, dla którego Stany Zjednoczone mogłyby zaatakować Iran, tak obiektywnie patrząc, tak? Nie mają żadnego interesu. No i wie pani, no, nie ma sytuacji idealnych. Stanów Zjednoczonych też bardzo dużo się niestety postrzega wszystko przez taki pryzmat, czy coś jest silne, czy słabe, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa. Daje ciała, czy nie daje ciała. No, takie skrajne, czarno-białe patrzenie na wszystko, binarne, no tutaj akurat w ogóle się nie sprawdza. Stany Zjednoczone i władze Stanów Zjednoczonych doskonale wiedzą, że są w wielkim, bliskowschodnim bagnie, mają tylko kilka solidniejszych przyczółków tam, tak? Także no, tak to wygląda. I nie ma tutaj dobrych decyzji, nie ma tutaj dobrych opcji. Najlepszą tutaj, jaką mogli mieć, to właśnie taką. Zademonstrowanie siły, pokazanie, że są w stanie uderzyć bez zadawania strat Iranowi, dlatego że gdyby zadali straty Iranowi, Iran by musiał też odpowiedzieć. Także no, to znaczy bardziej świadczy o pewnej mądrości, że okej, zginęło 3 żołnierzy, nie wiemy, ilu strażników korpusu zginie. Jeżeli zginęłoby 10-20, Iran by stwierdził, że hola, hola, 20 to nie to, to 3. Także tak. I tak jak no, wiemy, dla Stanów Zjednoczonych nie do końca się liczy taki głupi odwet, czyli 3 żołnierzy znaczy 3 gwardzistów za 3 żołnierzy. Oni woleliby mieć kogoś konkretnego podanego na widelcu i chyba właśnie w tym przypadku tak było. Także no, taka jest moja opinia. Między innymi Sky News Arabia podaje, że zamordowany został właśnie wysoki rangą przywódca takiego wspieranego przez Iran irackiego ugrupowania Asai Bal al-Haq. Czy uważa pan, że to jest właśnie ten konkretny ktoś podany na widelcu Stanom Zjednoczonym? Czy to jest człowiek, na któremu Stanom mogłoby zależeć, by zginął? Mógł być. Mógł być, dlatego że no, rzeczywiście był dość wysoko, ale nie na samym szczycie, tak zupełnie sam, tak?
Ja tylko dodam, że mówimy o Najim al-Kabim, który został zamordowany Tak, kilka dni temu. no to jest jego bardziej pseudonim. Tak. Zgadza się. Al-Kabi zginął. W zasadzie to wyglądało jak egzekucja, skoro to był jeden strzał w głowę. Czyli zabił ktoś, kto mógł do niego podejść, kogo on się nie bał, tak? Jeżeli gdzieś to miało miejsce, tak jak tam media pisały w tej właśnie prowincji, nie jakimś konkretnym miejscu, to możliwe, że nawet się z kimś spotkał po prostu, że ktoś go wywołał, tak? Hej, chodź, tutaj się, to się musimy się zobaczyć. Także bardzo możliwe, że być może nawet ktoś z jego własnej organizacji go zlikwidował właśnie po to, żeby zakończyć tą wendetę w miarę szybko, zanim Stany Zjednoczone zaczną wykorzystywać te ataki, co słusznie zresztą zauważył Witold Repertowicz, w osłabianiu pozycji premiera Iraku, Sudaniego, tak? Dlatego, że no on też tak nie do końca jest Stanom Zjednoczonym po drodze. Nie ma na razie nikogo lepszego też za bardzo, kto byłby zaakceptowany, no ale jak mogą kogoś osłabiać, to zawsze chętnie też to zrobią, tak? Także być może był to on, kto zaplanował i rozkazał wykonać właśnie atak na tamtą wieżę strażniczą w Jordanii. Być może nie. To bez znaczenia. To ważne jest tylko to, co zostanie napisane w raporcie, tak? Że zabiliśmy, zlikwidowaliśmy, czy też zleciliśmy, albo dowiedzieliśmy się, że nasi rywale, przeciwnicy sami zabili osobę, która okazała się no, nierozsądna. Także no, papier zniesie wszystko. No, czyli po prostu znów odbijamy się od tego, że bardzo mało wiemy tak naprawdę. Bardzo, bardzo dużo wniosków, tak, na temat Iranu, tego, co dzieje się w relacjach pomiędzy głównymi aktorami, opiera się na domniemaniach tak naprawdę i naszej próbie czytania tej gry międzynarodowej, która tam się toczy. Ale to Panie. widać właśnie, jeżeli mogę się wtrącić, to widać Zapraszam. właśnie też w tym, że Stany Zjednoczone cały czas mówią, że oni sobie rezerwują, zaklepują możliwość dalszych, kolejnych stopniowych odpowiedzi, tak? Oni też bardzo wiele, jeśli chodzi o właśnie relacje z Iranem, co Iran zrobi i jego poplecznicy w regionie, właściwie analizują na zasadzie dorozumienia, a nie wiedzy. Także tak jak pani mówi, tak to wygląda. Nie tylko u nas, też u nich. Ale Iran jest jednym z takich miejsc na mapie świata, gdzie bardzo często próbując uchwycić uwagę widza, tak, mówi się o nadchodzącej eskalacji. Mówi się o tym, czy już za moment Iran zaatakuje, czy ma broń jądrową, czy nie ma tej broni jądrowej. To jest jeden z głównych wątków, ale mimo wszystko właśnie zgodzę się z panem z tym, co pan powiedział, że Stany Zjednoczone odpowiadają w bardzo wyważony sposób tak naprawdę do tej pory, bo no, nie słyszymy takich jawnych deklaracji rozpoczęcia regularnej walki, tak, z Iranem. Mówimy o między innymi właśnie wspomniany przeze mnie John Kirby. Wypowiada się raczej w taki sposób: użyjemy precyzyjnych dronów, użyjemy precyzyjnych ataków, zlikwidujemy konkretne cele bez rozlewania tego konfliktu, no, bo wiemy, że Bliski Wschód jest właściwie beczką prochu obecnie i taki niepotrzebny, fałszywy ruch mógłby sprowokować łańcuch bardzo poważnych konsekwencji, ale myśli pan, że w Iraku i w Iranie, na Bliskim Wschodzie, czekają na Donalda Trumpa, aż wróci do władzy w Stanach Zjednoczonych? Mówiąc wprost, dla Iranu Trump był czymś w rodzaju takiego klauna gangstera. Fajnie było go pokazywać, jak polaryzuje opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie, tak? Fajnie było pokazywać go, gdy zachowywał się jak po prostu cham, z ich perspektywy szczególnie. To było ok. Natomiast jeżeli chodzi o samą politykę, relacje, czy też no, działania w regionie, które taki ten taniec, który można przeciwko siebie wykonywać obie strony, tak, często wojenny, to by się w ogóle nie zmieniło. Dlatego, że głębokie państwo Stanów Zjednoczonych niezmiennie dalej forsuje te same mniej więcej założenia od kilku prezydentur, tak? Także no, tutaj nie byłoby żadnej zmiany i czy oni czekają na Donalda Trumpa?
No, chcieliby, żeby znowu taka komedia była. Na pewno, bo to dużo im w propagandzie ułatwia, dużo im ułatwia, jeśli chodzi o przekonywanie własnej opinii publicznej, że no słuchajcie, ale tam w zasadzie to no, byle cwaniak może być prezydentem. No, widzicie, jaki on jest. Tak? No i oni bardzo lubią to no, tak kontrastować właśnie ze stylem, kulturą polityki, jaką mają u siebie. W takim razie na sam koniec, panie Łukaszu, bo wydaje się, że zarzewiem tych obecnych starć na Bliskim Wschodzie, między innymi Morze Czerwone, tak, i konflikt z Houthi, no, ma swoje źródło w tak naprawdę wojnie pomiędzy Palestyną a Izraelem. Pana zdaniem tylko rozwiązanie dwupaństwowe na tamtym terenie może w pewien sposób załagodzić tę napiętą sytuację tam, czy kraje muzułmańskie w swoim oporze tak naprawdę będą w stanie zaakceptować jakieś inne rozwiązanie, które jest na stole? No, Izrael wydaje się być nieugięty w swoim sprzeciwie właśnie wobec utworzenia tego dwupaństwowego rozwiązania. Jak jest pana zdaniem? Znaczy, moim zdaniem to nie chodzi tylko o takie formalne polityczne rozwiązanie, tylko też to, co sami Palestyńczycy są w stanie zaakceptować psychicznie, tak? To jest nacja już tak straumatyzowana, że nawet rozwiązanie dwupaństwowe niekoniecznie doprowadziłoby do jakiegokolwiek pokoju. To po pierwsze. Po drugie, być może gdyby nie dochodziło do walk przez następne 50-60 lat, wówczas na tyle by te następne pokolenia zapomniały o tym konflikcie, albo zapominały o tym konflikcie, że bardziej atrakcyjną opcją stałoby się tak naprawdę włączenie się w państwowość Izraela, o ile ten byłby w stanie przeforsować demokratyczne zasady funkcjonowania w ramach takiej właśnie powiedzmy no, szerszej państwowości, tak? Dlatego, że gdyby Izrael nie dyskryminował niektórych obywateli, czy też właśnie ludzi z autonomii, czy też z Gazy, to wówczas najpewniej mogliby razem koegzystować, dlatego że wiem, da się koegzystować. Oni mogą koegzystować tam razem. To nie jest problem. Nie ma tam często jakiegoś strasznie dużego podziału na obywatela kategorii A czy B. Ale no, to wymaga niezmiernie dużego wysiłku po obu stronach. Nie wiem, czy to jest możliwe. Dlatego na razie jedyne, co mogę powiedzieć, to, że w chwili obecnej wydaje się, że ten konflikt jest nie do rozwiązania w żaden sposób. Aktualnie prędzej obie strony będą skłonne się wybić do ostatniej nogi, niż pójść na jakiekolwiek pokojowe rozwiązanie. Wszystko będzie jedynie zawieszeniem broni. Czyli w takim razie, panie Łukaszu, no jest to dosyć pesymistyczna perspektywa, a może bardziej realistyczna dla koegzystencji Izraela i Palestyny. Izrael, zdaje się, nie ma ochoty na to, żeby kogokolwiek o coś prosić na razie. To przynajmniej wynika z wypowiedzi będących u władzy polityków, ani z kimkolwiek na coś się zgadzać bądź iść na jakiś kompromis. Jak pan czyta wypowiedzi izraelskich polityków, przede wszystkim tych będących u władzy, między innymi pana Itamara Ben-Gwira, który swoim radykalizmem w wypowiedziach na temat Palestyny wydaje się, że przoduje w izraelskiej opinii publicznej. No, wydaje mi się, że naprawdę musiałoby bardzo dużo czasu minąć, zanim ktokolwiek by się zdecydował na jakiekolwiek rozmowy naprawdę pokojowe, tak? Dlatego, że no, chociażby u nas tak naprawdę po ilu 25-6 latach Willy Brandt odwiedził Polskę i uklęknął, przepraszając. No, po tylu dekadach walk palestyńsko-izraelskich. Nie wiem, co musiałoby się stać, żeby którąkolwiek ze stron przeprosił. Wybaczanie czasami jest najtrudniejszą sztuką. No ja mam nadzieję, że spotkamy się z panem Łukaszem szybciej niż za jedno pokolenie, żeby omówić następstwa konfliktu
i sytuacji też na Bliskim Wschodzie. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Moim gościem był pan Łukasz Przybyszewski, założyciel Apasiet Foundation Fund, analityk, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dziękuję panu bardzo serdecznie za pana czas, pana wiedzę i szeroką perspektywę spojrzenia na Bliski Wschód. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia i pozdrawiam państwa.